Sponsorem poranka oskarowego jest firma Tubondzin, producent płyt wielkoformatowych z kolekcji Macieja Zienia. Tym razem z pojazdu mechanicznego. Obok mnie Dawid Woliński. Dzień dobry. Dawidzie. Cześć. Bardzo się cieszę, że do nas wpadłeś. Ja również. Ja wiem, że całą noc byłeś bardzo podniecony. Oglądałeś to, co się wydarzyło wczoraj w Los Angeles. Prawie. Dlaczego jest taka różnica pomiędzy Oscarami a innymi nagrodami? Dlaczego te stają się taką rewią mody? To jest największy budżet. 44 bańki organizatorzy wydają na to. No to teraz już widzisz, jaka jest różnica. A z drugiej strony jest to jedna z niewielu gal, która ma tak długą tradycję, jest tak pompatyczna, taka piękna, każdy tam chce być. Można kupić komercyjne bilety za jakąś fortunę i być na Oscarach. No jest to słynna impreza Vanity Fair, na którą... Tak. No tam jest pełno, nawet Chanel w tym roku zrobiło imprezę przedoskarową. No to Vanity Fair musielibyśmy się zrzucić we dwóch na 100 tysięcy dolarów, słuchaj, żeby pójść za bilet, tak? Kumple, tak. No to co, w przyszłym roku wiemy, co robimy. Oczywiście, ja, Dawid i Piotr na czerwonym dywanie. Powiedz mi, bo dla kilku gwiazd Hollywoodu miałeś okazję pracować. Nicole Richie, Paris Hilton. Tak, ale to wiesz, to takie to dawne czasy. To była taka sytuacja fajna, która się wydarzyła. Bardzo miło to wspominam. Dita Fontize, bo tam... Z Ditą to w ogóle do tej pory mam kontakt, tak czy inaczej. To jest bardzo fajna osoba i taka bardzo wrażliwa i mamy bardzo dobrą relację. Szczerze mówiąc, tutaj użyłem trochę nadużycia gwiazdy Hollywoodu w przypadku Paris i Nicole, gwiazdy LA. Ale powiem ci szczerze, to jest tak, że to jest, ciągle one się zaliczają do czegoś takiego jak młody Hollywood. Paris Hilton, która tak naprawdę nam się wydaje, że zniknęła gdzieś tam z tych wszystkich sytuacji. No, nagrała w kilku takich ohydnych filmach typu Dom z Wosku. Pewnie nie widziałeś, mało kto widział i nie polecam. Natomiast ta osoba poza tym wszystkim, ona cały czas jest w biznesie, ona robi grube pieniądze. No wiem, widziałem ten serial o influencerach amerykańskich. A widziałeś oczywiście, tak. Tam jest bardzo, to jej dzień to praktycznie myśli o Instagramie dominują. Tak mi się wydaje. Tak, o Instagramie i o zatwierdzonych kontraktach, o postach, o wszystkim. A powiedz mi, wybieramy się na Oscary. Zostaliśmy przez przypadek nominowani. Co wypada, czego nie wypada? Założyć na czerwonym dywanie, bo dzisiaj jeszcze będziemy obgadywać taki jeden przykład. Teraz który jest musisz wiedzieć, jakby zależy w jakiej kategorii tam się pojawiasz, tak? Nominowany. Nominowany, słuchaj, no moim zdaniem teraz tak. Nominowany z osiągnięciami czy początkujący? Niech będzie początkujący. No czyli moim zdaniem. Wbrew temu, co się dzieje na dywanach, czyli temu niesamowitemu szaleństwu i przebieraniu się nominowanych do Oscarów po raz pierwszy, bez osiągnięć jeszcze na koncie, bądź z początkujących aktorów, jakby ja uważam, że pewnego rodzaju taka higiena pojawienia się tam jest ważna, czyli less is more jednak? Less is more. Okay. Jakby rozumiem inne nagrody, wręczanie, pojawianie się w jakichś takich kompletnie odpałowych, już nawet wiesz, to już nawet nie chodzi o to, że się pojawią w kolorowych garniturach faceci, bo to przeszło dalej, jak sam wiesz, no. Czy już mówimy? Mówimy, bo mówimy. Ja przepraszam, się skupiłem, żeby nie przejechać przewodnie. Zadbać o zdrowie i życie pieszego. Słuchaj, a powiedz mi, bo wydaje mi się, że jednak kobiety... Jest to, bo my założymy ten smoking na przykład, tak. A dla dziewczyn jest to gigantyczne wyzwanie, bo to nie tylko presja, bo teraz tak, dzwonią do ciebie firmy, pytają się, czy założysz, czy nie założysz. Zależy, czy masz kontrakt z taką firmą. Jeżeli masz kontrakt, to masz jeszcze gorzej, bo jeżeli masz kontrakt musisz i ci przysłałem 10 sukienek, w których wszystkich wyglądasz źle, a i tak musisz w niej wyjść. Ale za grubą kasę. Nie, no to ja bym to przeżył jakoś, nawet gdyby ktoś zaproponował mi grubą kasę. Zobacz, bo tu mamy ściągę. Państwo zobaczą obrazki z wczoraj. No. Będziemy lecieć z listy. Dawid ma w ściągę, to jest pani z Faworyty w Pradzie. I Dawid mówi nie, mówimy nie.
Mówi nie, bo jest w zielonej kolumnie stawty z wielkim szaliskiem. Nie wiem, trudno powiedzieć, nie wygląda ani kobieco, ani uroczo. No, co, no, no widzisz facet, patrzysz na nią tak i... No wiesz co, nie. Ale patrzę na tego mężczyznę i tutaj jest klasa. Klasa, 100%. Muszka, prawdopodobnie Tom Ford albo Ralph Lauren Purple Label. Bardzo ładnie pan Remy wygląda. A nie, wygląda. Patrz, mamy Saint Laurent. Saint Laurent? O, proszę, też bym nie przypuścił. No widzisz? A tutaj kolejna kandydatka. Regina King, Oscar de la Renta, klasyk amerykański, taki kompletnie hollywoodzki. No moim zdaniem taki look red carpetowy, nic specjalnego, żaden błąd, wszystko super. Czyli wszystko się zgadza, poprawnie, to wycięcie poprawnie, nie za wysokie? Poprawnie. Wiesz co, no pamiętaj, że sylwetka trudna jest i trochę pokazała nogi, to ładnie. No. A tutaj ten pan, jest jakaś nutka szaleństwa, ekstrawagancji. Znaczy, ja myślę, że nie, to jest taki klasyczny look wielu właśnie takich osób, które w ten sposób artystyczne takie dusze, moim zdaniem. No ten beanie taki, to troszeczkę, ja nie wiem, czy to jest oscarowe, no ale taki look, nie wiem, czy pamiętasz taki film z Eddie Murphym, Książę na Manhattanie, Książę w Nowym Jorku. Książę w Nowym Jorku. To jest look, no to klasyka. No ale on klasyka tutaj nawiązuje do postaci, którą gra. A tutaj mamy Lady Gagę. Lady Gaga, no właśnie zrobiła duże zamieszanie, bo po pierwsze wygrała. Dwie suknie. Miała dwie suknie, wparowała w McQueenie, odbierała statuetkę, widziałem w Brandonie Maxwellu. Mhm. Podobnej czarnej sukni. Myślałem, że Lady Gaga bardziej zaszaleje, ale chyba po prostu wiedziała, po co idzie i chciała mieć ładne zdjęcia. Ale powiedz mi, ona miała czas na to, żeby się przebrać? Przecież to jest... Ja sam nie wiem, jak ona to zrobiła, bo wszyscy piszą, że jest w McQueenie, nikt nie pisze, że jest w Brandonie Maxwellu. Tutaj mamy naszą piękną parę. Akcent. No ale zobacz, Małgosia nie wygląda przecudnie, skromnie, pięknie. Towarzyszka nominowanego do Oscara reżysera. Ale wyglądają pięknie, klasycznie. Pięknie. Tutaj nie ma się pięknie. Do czego nie przyczyć. Nie ma, nie, absolutnie. No Małgosia w jakiejś szczytowej formie. Cudownie. Prawda. Zobaczmy, kto jest naszym kolejnym kandydatem do nagrody imienia Dawida Wolińskiego. I właśnie, tutaj... I tu jest to. Właśnie chciałem powiedzieć. Kochani, lateks nosimy w bardziej intymnych sytuacjach. Tak, i w zaciemnionych miejscach. I w zaciemnionych Coś miejscach. Coś tutaj jest nie tak, począwszy od fryzury, powiem ci. Począwszy od fryzury. Fryzura na taką grzeczną, w zasadzie, no co, dziewczynkę z przedszkola. Lateksowe wdzianko. I jeszcze kwiatki, jeszcze marszczenie. I czerwona torebka do kompletu. Kompletny brak no, jakiejkolwiek klasy. A tutaj mamy panią Stone. I pani Stone, zobacz... W pojechanym Vitonie. Akcja bądź... Nie. To są, widoczne na drodze. Nie, moim zdaniem to są śniadaniowe gofry. Czyli nie popieramy tej... Z maple syrup, z syropem klonowym. Ale... Nie, to jest, wiesz, to jest takie... Zawsze pamiętaj, że na Oscarach ktoś musi coś przełamać. Ktoś musi coś pokazać. No i ona wybrała w tym roku gofra. Proszę, czyli, ale dobrze Mielno 9.8 kolekcja. Bez bitej śmietany, dzięki Bogu. No i tutaj mamy, no to myślę, że odpowiednia... Glenn Close, tak, no to jest klasyk. Ona już któryś raz z kolei występuje w Karolinie Herrerze. I taki klasyk, no pięknie złoto, no dojrzała kobieta, piękny kolor włosów, delikatny makijaż, żadnej ekstrawagancji. No Charlize. I tutaj Charlize wystąpiła w nowym kolorze włosów, podobno nie do poznania, i w sukni od Diora. Gołe plecy całe. Bardzo ładnie wyglądała. W dobrej... suknia bardzo taka wymagająca. Widać, że relacja z bratem Pittem jej służy. No właśnie. Wygląda trochę jak Angelina. Zdecydowanie. Kolory, zdecydowanie. Tak. Tylko ten kolor włosów mi troszeczkę nie pasuje. A kto to taki? To jest, Dawidzie? Poczekaj. To jest, mamy tutaj Brie Larson. Brie I Brie Larson wystąpiła, widzę tutaj mamy na ściądze, bo nie wszystkie, to jest Celine, zrobiony już przez Hailee Slimane'a, czyli taki najnowszy projektant Celine. Bardzo, powiem, zhejtowany i nie spodziewałem się takiej no sukienki. I tutaj no mamy. I tutaj mamy Billego Portera, który postanowił wystąpić na czerwonym dywanie, tak jak w serialu, w którym gra American Horror Story. No i właśnie tak wygląda. Ja nie wiem, po co założyłbyś taki manifest. To? Tak no, idziemy na to Vanity Fair? Wiesz co, nie. Ja, chociaż wiesz co, z czym mi się to skojarzyło? Z Lechem Wałęsą i z koszulkami Konstytucja przy każdej możliwej okazji. Trochę tak mi się to skojarzyło. Ja bym ubrał się bardziej tak jak pan Remi, zdecydowanie. Remi się fajnie ubrał. No wiesz, ale właśnie o to chodzi, że moim tutaj zdaniem... Tutaj mamy kolejnego Ancymona. Tu mamy kolejnego, to jest ten Chadwick Boseman i jest ubrany w Givenchy od Couture, czyli już taki top of the top, bo nawet nie Prêt-à-Porter, tylko od Couture, czyli zrobiona prawdopodobnie jedna tylko sztuka. Dla niego jedna marynarka, specjalnie dla niego na ten event przygotowana. No i teraz patrz.
zobacz, taki Remy wchodzi w klasycznym smokingu, tak? I kradnie show. I kradnie show, bo wszyscy sobie myślimy, kurczę, fajnie wygląda, młody chłopak, jest potencjał. Ale kiedy już dajesz tak dużo z siebie i cały ten show, i cała taka aparycja twoja tam, która to jakby też narzucasz, to kim będziesz? I to jak się pokazujesz cały rok. I moim zdaniem każdy, na przykład jeżeli ja w swojej pracy wybieram modelkę, to też wybieram taką, na której mogę zrobić wszystko, niż taką, która daje plastyczną, niż taką, która daje gotową propozycję. Czyli taką, że przychodzi zrobiona, przerobiona, wystrojona we własnym jakimś mocnym stylu. Dla mnie to jest męczące. Czy masz ulubioną kreację oscarową w historii oscarów w ogóle? Taką, którą, jak ktoś mówi, kreacja z oscarów, ty zamykasz oczy i ją widzisz. Nie mam. Nie mam. Powiem szczerze, nie mam. I nie dlatego nie mam, że jakoś po prostu nie zwracam na to uwagi, bo zwracam na to uwagę, tylko co roku mi się coś innego podoba i to jest troszeczkę jak z historią kostiumu, że wiesz, no nie można powiedzieć, że jakieś, nie wiem, średniowieczne kostiumy nie były fajne, bo na tamte czasy były fajne, no teraz by tego nikt nie założył, ale moim zdaniem oscarowe gale się bardzo tak jakby starzeją i stąd, jeżeli masz klasykę, tak jak na dywanie Lady Gaga wymyśliła na red carpet po prostu sobie dwie klasyczne suknie z pewnym twistem. Ale może Lady Gaga akurat w tym, że ubrała się normalnie, szokuje, bo pamiętasz, że jeszcze jakiś czas temu paradowała w kieckach z mięsa. Tak, ale to pamiętasz, że to jest Lady Gaga i tak naprawdę ona wyznacza tendencje na czerwonych dywanach. I to ona, ona świetnie wypracowała tą rolę. Ona szła kompletnie z uporem, tak sukcesywnie zdobywała te czerwone dywany, zawsze przykładając się do tego bardzo. Bo to nie jest tak, że po prostu ubrała się przypadkowo. To było przemyślane, zaprojektowane, specjalnie zrobione dla niej. Ona nie zakłada komercyjnie sukienek ze sklepu. Co jest świetne. I to też mówi o niej. Mówi o niej, że jest pracowita, że jest niesamowicie zdeterminowana i że zasługuje na co dostaje. To prawda. Mój drogi, bo ja chciałem jeszcze odnieść się do kreacji. Czekaj, bo tutaj pan bardzo dynamiczny. Tak, bo jest poranek. Poranek, nerwy. Pozwolisz sobie, że my na luziku zjadę. Ja mam tak. Audrey Hepburn. 50 lata. Tak. Grace Kelly. Tak. To był piękne... Ale pamiętaj, że to były takie lata, gdzie tak się kobiety ubierały. Wiesz, no to trudno jest powiedzieć, że wszystkie teraz mają wyglądać jak lata 50. Jakbyś zobaczył wszystkie tak samo ubrane, byś powiedział, co za retro Oscary. Co za nuda. To były kobiety, które zostały ikonami w swoich czasach i swoich czasów. I to jest piękne, że właśnie one wtedy były takie. Zobaczysz, za 40-50 lat będą oglądać Lady Gaga i też będą mówić, a to była ikona, nie wiem, no, XX wieku. Ale powiedz mi, liczymy te zmiany jakby w podchodzeniu do mody dekadami tutaj bardziej, czy jednak lata 90, 80? Wiesz, no tak jest łatwiej, bo moda jest bardzo rozległa. I jeżeli sobie liczymy tam lata 90, 80, 70, 60, to mamy tak naprawdę więcej interesujących zjawisk. Bo trudno jest wrzucić do jednego garnka kilkanaście już takich, wiesz, styli. No, trudno. No, moda jest też skomplikowana. No, to nie lubię, jak ludzie zaczynają mówić o modzie wielka sztuka, wow. Czyli co, jednak sztuka bardziej użytkowa? Sztuka użytkowa, sztuka, no po prostu ciuchy. Hello. No kurczę, panie, ale kochamy ciuchy. No, lubimy ciuchy, ale ciuchy w zasadzie determinują i przyćmiewają. No widzisz, mówimy teraz o ciuchach, nie o filmach. No ale ty... Ale i gość taki. Ale rozmawialiśmy też o twoich faworytach, moich faworytach. I o faworycie. I faworycie. To ta Roma, podobnie jak ja, nie dałeś rady. I przyznajemy się, i tutaj uderzamy w pier, że jednak nie przebrnęliśmy przez... Nie przebrnęliśmy i ja też nie przebrnąłem. Ale ja myślę, że mamy w głowie ładny obraz. Jak zamkniesz oczy, to jak sobie wyobrazisz jedną sytuację. Mamy też gorszy obraz z patykiem. To prawda. To scena z patykiem, proszę państwa, nie polecam. Nie polecam. Ale w nocy w ciemnym mieszkaniu. Nie, raczej nie. Natomiast, no co, no to też jest tak, że czasem myślę, ludzie to, czego nie rozumieją, albo w jakiś sposób ich szokowało, chcą wyróżnić. I to też taka kategoria trochę, co? Czyli tak na siłę. Nie na siłę, nie. Tylko zaskoczyło cię to, że oglądasz 200 filmów identycznych i jeden inny.
To też tak może być. No, no to jest tak, jak pamiętasz suknię z mięsa, a podobała ci się nie. Nie. No to tak samo może więcej, być z Romą. Nie założyłbym. Może Dawid. Tak być z Romą, no. Ale ja teraz chciałem powiedzieć, że byłem przedwczoraj w kinie na Green Book. Nie wiem, czy to jest film. I tego ci zazdroszczę. Tego ci zazdroszczę, bo wszyscy moi znajomi, gdzie ja nie miałem czasu. To uroczy film. Musisz iść na ten film. Pójdę, ja na 100% pójdę. Bo to, kochasz, po tym filmie automatycznie kochasz ludzi i nawet tych, którzy są źli, chcesz ich troszeczkę ponaprawiać. Jakieś trendy są w tych kreacjach Oscarowych? Wróćmy jeszcze do tego tematu. Coś, myślisz, że coś się wydarzy w następnych latach? No właśnie ta inna formuła gali, która miała być taką niesamowitą i no to tak no przeszła, no po prostu. Przeszła. Okej. Okay. Natomiast, no co, no trendy na Oscary są zawsze takie, jakie nadają firmy, które mają główne kontrakty z głównymi gwiazdami. A które są, bo jeżeli. No, Charlize jest od 100 lat chyba z Diorem. Już nie pamiętam, żeby ona wystąpiła w czymś innym gdziekolwiek. No tak. W reklama Diora pięknie wchodzi, do tego złotego basenu wychodzi. Zresztą w tej reklamie występuje przepiękna Polka z nią. Hania Juzon. Znasz? Tak, tak, widziałem. No, cudnie. Na drugim planie. Tak, na drugim planie, to ale prawda. W zasadzie dla mnie na pierwszym. Mój drogi, pozdrawiamy panią Charlize. I Hanie. I mam nadzieję, że panie Dawidzie, spotkamy się za rok i podobnie będziemy z ogromną rozmawiać, bo naprawdę mądrego to dobrze posłuchać. Sponsorem poranka oscarowego była firma Tubondzin, producent płyt wielkoformatowych z kolekcji Macieja Zienia.